Walka z Pawłem Wierzbickim, rezultat niejednogłośny, porażka Rogera. Twój komentarz do tej walki, do tego rezultatu? Nie no, z tego krzyczałem, mam chrypę. Pierwszą rundę Roger przegrał, według mnie drugą rundę Roger wygrał. Trzecia runda dosyć wyrównana, ale Roger częściej atakował, zadawał więcej ciosów i częściej trafił, także przy wyrównanej walce Roger powinien wygrać tą walkę, ale to są zawody amatorskie, gospodarz zwyciężył. No i przy takim wyrównanym pojedynku to przeważnie tak jest, że gospodarz wygrywa, ale osobiście dla mnie Roger wygrał, chociaż Pawła też znam, bo przyjeżdżał do mnie na sparingi. A jak skomentujesz w ogóle tę atmosferę, która tu panowała, no bo to było coś niesamowitego, wrzawa taka, jakby stawką walki był pas zawodowego mistrza świata, coś kapitalnego. No wiadomo, Paweł jest z Sokółki, Roger, my jesteśmy, znamy się, Roger, ja zaczynałem kiedyś boksować w Krystalu Białystok, Roger jest moim bardzo dobrym kolegą, razem pracujemy w Białymstoku, zebraliśmy się ekipą, żeby przyjechać i kibicować Rogerowi. Atmosfera super, gospodarze przyszli, dopisali, kibicowali, także atmosfera była bardzo fajna na tej walce, tak? A słychać, że głos delikatnie już naruszony tą walką, to jeszcze może pokrótce, co się dzieje u ciebie? Wiemy, że były problemy zdrowotne, jak teraz sytuacja wygląda, kiedy planujesz wrócić do treningu, wrócić na ring? Sytuacja jest takiego typu, jestem ponad 3 miesiące po operacji. No i wracam do zdrowia, już mnie ten lewy bark nie boli, tylko walczę o to, żeby odzyskać pełną ruchomość tej prawej ręki. Biegam już systematycznie, robię nogi na siłowni i wzmacniam tą lewą rękę, prawą rękę, prawy bark, lewy bark. Wszystko robię, żeby jak najszybciej wrócić do pełnego treningu w pełnym zakresie, nie tylko ograniczona liczba ćwiczeń na lewą i prawą rękę. Rozciągam ten bark i nie wiem, mam nadzieję, że około miesiąca zacznę już normalnie trenować. A już jakieś plany są na następną walkę, czy na razie jest jeszcze za wcześnie, bo musisz w pełni dojść do sprawności ruchowej i dopiero potem będziecie myśleć? Nie no, już jakbym był gotowy, to mógłbym boksować w grudniu, ale rozmawiałem z Tomkiem Babilońskim i powiedziałem mu, że na grudzień nie dam rady. Styczeń, luty, nie wiem, marzec, przyszły rok, mam nadzieję, że początek będę mógł wejść do ringu. A jest jakaś walka, która chodzi ci po głowie, którą byś chciał na przyszły rok? Rywal, z którym byś chciał szczególnie boksować, czy na razie myślisz, żeby wrócić spokojnie, stoczyć jakiś pojedynek i co będzie, to się okaże? Ogólnie mam takie plany, żeby wyjechać za granicę, trenować. Na pewno pierwszy wyjazd będzie do Anglii. Potem jak wrócę, nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś tak około 3-4 tygodni będę tam. Będę chciał głównie skoncentrować się na sparingach. Później wrócę po jakimś czasie, mam nadzieję, że polecę do Stanów. Zobaczymy, czy będę się przygotował tylko i wyłącznie za granicą, czy tutaj. Na pewno pierwszy okres przygotowawczy, czyli wytrzymałość i siłę, będę robił tutaj, a jeżeli chodzi o sparingi, to będę gdzieś chciał wyjechać. Jeśli w przyszłym roku trafi się jakaś okazja walki z kimś mocnym, z pierwszej dziesiątki, piętnastki wagi ciężkiej, na przykład na Wyspach Brytyjskich, a tam przecież jest Derek Chisora, Tyson Fury, można byłoby tak kilka nazwisk wymieniać, przyjąłbyś taką rękawicę, pojechałbyś i chciałbyś się zmierzyć z jakimś czołowym zawodnikiem, na przykład na Wyspach Brytyjskich? Pod koniec przyszłego roku, 2015 rok, myślę o czymś takim, ale zobaczymy, jak będę się czuł, jak wejdę do pierwszej walki. Cały czas mi to chodzi po głowie. Na pewno, jeżeli będę miał możliwość skorzystania z walki na wyjeździe, to na pewno podejmę taką walkę i myślę też o tym, żeby zaboksować w Stanach. Dziękujemy wobec tego za rozmowę, no i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i dobrych walk w przyszłym roku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
A my wracamy już do ringu, wracamy na ostatnią walkę dzisiejszych półfinałów, oczywiście kategoria super ciężka. No i zwycięzca tego pojedynku jutro będzie musiał zmierzyć się z Pawłem Wierzbickim, a próbują o finał rywalizować Bartłomiej Krasuski, Czerwony Narożnik, broń Radom i Mateusz Figiel, Hetman Białystok. No trudno jeszcze uspokoić tętno po tym niesamowitym widowisku w wykonaniu Wierzbickiego i Rogera Chryniuka. Ja byłem zajęty rozmową z Krzysztofem Zimnochem. Widziałem, że trener spoglądał tutaj na walkę Mateusza z Bartłomiejem. I jakieś spostrzeżenia odnośnie tego pojedynku jak do tej pory? No tutaj przed chwilą Mateusz dostał ostrzeżenie za brzydki fał, ale również i Bartłomiej takie ostrzeżenie dostał. Walka 50-50, raz jest stroną aktywną Bartłomiej, raz Mateusz. Także też nie chciałbym oceniać jak gdyby tej walki. Widać, że tutaj Mateusz Figiel dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi, bo to jest typowy taki ciężki, natomiast Bartłomiej Krasuski wiemy, że do niedawna w kategorii 91 kg występował. Ja też jestem ciekaw Mateusza Figla, bo to co trener mówi, kapitalne warunki fizyczne. No, materiał ludzki bardzo dobry na wagę super ciężką i chyba takich ludzi, takich bokserów w wadze super ciężkiej potrzeba, tym bardziej, że Mateusz jest zawodnikiem leworęcznym i no, warto byłoby popracować z kimś takim, żeby spróbować wprowadzić Mateusza na ten wysoki międzynarodowy poziom, bo materiał pod względem wzrostu, zasięgu ramion, no to wszystko przemawia zdecydowanie za Mateuszem Figlem. Tak, no Mateusz tutaj systematycznie, krok po kroczku zwiększa swoje umiejętności. Jest z Hetmana Białystok, który jest znany z wyszkolenia dobrych zawodników. Stanisław Wązowski jest głównym trenerem, także jest to świetny fachowiec i zawodnicy z tego klubu osiągają bardzo wysoki poziom techniczny. I zostaje już tylko trzecia runda, ostatnie 3 minuty półfinałów, a jutro wyłącznie walki finałowe. No nie trzeba nikogo chyba zapraszać, bo to co Państwo widzieli w walce Wierzbickiego z Chryniukiem, jutro będzie na pewno powtórka, bo Paweł w dalszym ciągu będzie ekscytował miejscową publiczność. Godzina 11 to będą walki finałowe. Ja przypominam, że jeszcze dzisiaj o godzinie 20:30 w kinie Sokół przy ulicy Placu Kościuszki 24 odbędzie się uroczyste ważenie przed walkami finałowymi, więc też warto śledzić, bo będzie to coś ciekawego. Dokładnie. Wczoraj byłem na próbie i naprawdę próba zrobiła na mnie duże wrażenie, także warto tam być. No jak zawsze w walkach kategorii super ciężkiej do ringu wzywany jest sędzia Milczarek, który potrafi obchodzić się z tymi najcięższymi pięściarzami. Bartłomiej Krasuski broni Radom. Jeśli broń Radom, no to myślimy oczywiście o trenerze Jabłońskim i jego najsłynniejszym w tej chwili wychowanku Michale Cieślaku, bokserze zawodowym, który zresztą na ringach amatorskich, olimpijskich potwierdzał swoje wysokie umiejętności. Przed chwilą widzimy, jak Krasuski skutecznie i dobrze zaatakował Mateusza. Ten co prawda podniósł rękawicę, ale już po ciosie, więc nie zdążył wyłapać tego uderzenia. Trzeba dużej odwagi, żeby z Figlem boksować agresywnie, no bo fizycznie robi Mateusz duże wrażenie. No tutaj walka przybrała też taki ładunek emocjonalny. Tutaj nastąpił zawodnicy
nie szczędzą sobie silnych uderzeń. Mało jest tutaj takiej wartości typowo technicznej, no ale to widocznie tak musi być, waga super ciężka. To są potężne chłopy, którzy tutaj próbują jak mogą przejąć inicjatywę w walce. Nie na darmo się mówi, że ta najcięższa dywizja określana jest jako królewska kategoria wagowa i kibice jakoś najchętniej zawsze spoglądają właśnie na tych najcięższych kolosów. Wystarczy największe legendy zawodowych czy w ogóle ringów światowych, no to przecież Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to są wszystko pięściarze tej najcięższej kategorii wagowej. Czy niepokonany przecież Rocky Marciano. Jeszcze 10 sekund, no wepchnął wręcz w biały narożnik Mateusz Krasuskiego. Potem jeszcze tak delikatnie capnął Bartka na zakończenie. I za moment poznamy jutrzejszego rywala Pawła Wierzbickiego. Choć pewnie miejscowi kibice są przekonani, że kogo by Pawłowi nie podstawić, to Wierzbicki i tak zwycięży. A tutaj dostrzegliśmy ostrą reprymendę trenera Jabłońskiego w stosunku do Krasuskiego Bartłomienia. Widocznie nie podobała się ta walka, zachowanie tego zawodnika. No, zobaczymy, jaki będzie werdykt tej walki. Za chwilę po raz ostatni głos zabierze Janusz Stawno, po raz ostatni w półfinałach i przedstawi nam finalistę, zwycięzcę. Jednogłośnie na punkty zwycięża Mateusz Figiel, hetman Białystok. Jutro walka Mateusza z Pawłem Wierzbickim, pojedynek gigantów, wielkiego Mateusza Figla z silnym, rosłym Pawłem Wierzbickim. Walka Białegostoku z Sokółką, a więc regionalne derby. To będzie pojedynek, który pięknie zakończy, wydaje mi się, całą imprezę 22. Młodzieżowej.